Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram siódmą sesję Rady Miasta Piły. Stwierdzam, że na sali mamy kworum, więc możemy podejmować prawomocne uchwały. W imieniu swoim i pań, panów radnych pozwólcie Państwo, że przywitam zaproszonych na naszą sesję gości. Witam wicestarostę pilskiego, pana Stefana Piechockiego. Witam prezydenta miasta Piły, pana Piotra Głowskiego. Witam zastępcę prezydenta miasta Piły, pana Krzysztofa Szewca. Witam wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, panią dr Mirosławę Rutkowską-Kurupkę. Witam radnego Rady Powiatu w Pile, pana Tomasza Bugajskiego. Witam sekretarza gminy Piła, pana Romana Szarzyńskiego oraz skarbnik gminy Piła, panią Ewelinę Ślugajską. Witam serdecznie asystentkę pana posła do Parlamentu Europejskiego, pana Andrzeja Grzyba. Witam panią Natalię Piechocką oraz asystentkę posła na Sejm RP, pana Stanisława Kalęby, panią asystentkę Katarzynę Dziołek. Witam serdecznie. Witam przewodniczących rad i zarządów naszych osiedli. Witam serdecznie przybyłych na sesję przedstawicieli służb. Witam pierwszego zastępcę komendanta powiatowego Policji w Pile, młodszego inspektora Romana Sławińskiego. Witam zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile, brygadiera Roberta Komarnickiego. Witam dyrektorki, dyrektorów naszych jednostek organizacyjnych nam podległych miastu, a także dyrektorki, dyrektorów jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta. Witam Państwa bardzo serdecznie. Równie serdecznie jak przybyłych na naszą sesję przedstawicieli organizacji pozarządowych, mieszkańców, przedstawicieli mediów. Witam serdecznie także tutaj panią Reginę Rogalską, która reprezentuje powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną w Pile. Witam serdecznie mieszkańców, którzy przysłuchują się naszym obradom, oglądają je w telewizji, w internecie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, zanim przystąpimy do naszych zaplanowanych punktów, pozwolą Państwo, że takim zwyczajem, aczkolwiek sytuacja zupełnie niezwyczajna, poproszę w tym momencie do pulpitu, tutaj na scenę, prezesów spółki Tarpilksa, Werego Rynia oraz MZK Antoniego Serwackiego. Są to nasi byli prezesi naszych spółek i bardzo proszę, pozwolą Państwo, że poproszę o to, aby dołączył tutaj do nas prezydent miasta Piły, pan doktor inżynier Piotr Głowski. Proszę bardzo. To może, tak? Szanowni Państwo, kawałek wpisu, który tutaj się pojawia. Przejście na emeryturę to niewątpliwie ważny moment w życiu każdego z nas. Dla jednych oznacza to koniec drogi zawodowej, wycofanie się z aktywności społecznej. Dla innych zaś to dopiero początek prawdziwej aktywności, szansa, by lepiej i pełniej wykorzystać dany od losu czas. Szanowni Panowie, macie za sobą długą i piękną kartę zawodową i te nasze podziękowania dzisiejsze to nie są tylko okolicznościowe. Uważamy, że Wasz wkład w zmianę tego, w jaki sposób miasto się rozwijało, jest oczywisty i niepodważalny. Zostaniecie na pewno na kartach historii, na setkach albo pewnie tysiącach zdjęć.
ale to też kwestia takiej naszej pamięci. Dzisiaj z myślą o przyszłości, żeby wasze umiejętności, wasz zapał nie gasł w dzisiejszym dniu, chociaż jeszcze panowie pracują. To jest taka małe sprostowanie do końca kwietnia i chciałbym, byście ten swój potencjał wykorzystywali, działając dalej, czy to społecznie, w różnych organizacjach, których w Pile nie brakuje, czy też doradzając tym, którzy w biznesie stawiają pierwsze kroki. Chyba to taki dobry japoński zwyczaj, że seniorzy, tych nowych, młodych, trzymają za rękę i pomagają im w pierwszych krokach. Bardzo wam dziękuję w imieniu pilskiej społeczności. Te nasze drobne, pamiątkowe zapisy wyryte, żeby zostały u was na zawsze. I kwiaty niech będą takim najlepszym podziękowaniem. Pan Antoni Serwacki. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Pan Ksawery Ryń. Panowie, że jeszcze nie wszystko. Jeżeli można, to zanim panowie przemówią, to przemówi do was koleżanka. Ksawery. Antoni. Chodź tu. Pozwólcie panowie, koledzy, że w imieniu Pilskiej Lewicy, którą reprezentuję razem z Pawłem Dalkę, serdecznie podziękujemy wam za długoletnią, solidną, z pożytkiem dla miasta, pracę na waszych posterunkach. Przetrwaliście bardzo długo. Pod waszą osobistą i osobistym wkładem z załogami rozwijaliście i MZK, które jest świetne, i Tarpil, a już mały ryneczek, gdzie ja mieszkam, gdzie tyle serca włożyliście, żeby na naszym osiedlu powstało, to i mieszkańcy są z tego dumni i wdzięczni. Słuchajcie, dziękuję wam za to w imieniu Lewicy, ale dziękuję również waszym załogom, bez której byście nie wytrwali do emerytury. Zdrowia, szczęścia, pomyślności i jeszcze jesteście młodzi. Panowie, proszę bardzo. Dziękuję. Kilka słów. Dobrze, będzie dobrze. Jeszcze sekundę, dajmy głos może panowie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie, dostojni goście. Bardzo się cieszę i jestem zaszczycony faktem wielu słów kierowanych do mnie, do prezesa Antoniego. Właściwie to z perspektywy 23 lat pracy w spółce mogę powiedzieć, że nie ma większego zaszczytu i wyróżnienia niż sama praca na rzecz mieszkańców miasta, na rzecz mieszkańców subregionu pilskiego, bo przecież o takim zakresie działalności spółki możemy również dzisiaj mówić. Chciałbym serdecznie podziękować panu prezydentowi Głowskiemu, jego zastępcom, radnym Rady Miasta, prezydentom poprzednich kadencji i radnym wcześniejszych kadencji za umożliwienie mi pracy przez okres wielu lat na tym stanowisku, że miałem możliwość spełnić się jako człowiek i jako zawodowiec. Chciałbym serdecznie podziękować swojej Radzie Nadzorczej za inspirujący i twórczy wpływ na bieżącą działalność zarządu i spółki. Pragnę podziękować
przede wszystkim również moim handlowcom, moim tak dosłownym znaczeniu, bo bez kompromisów przy rozwiązywaniu trudnych spraw nie byłoby możliwe zrealizowanie tego, co udało się u nas w mieście zrealizować. Chciałbym podziękować również naszym klientom pilskich targowisk, bo oni stanowią wprawdzie ostatnie ogniwo w łańcuchu dystrybucyjnym, ale jakże istotne. Kolejność tu nie ma oczywiście żadnego znaczenia. Pragnę podziękować swojej załodze za to, że rozumiejąc moje wady, a może i niektóre z zalet, byli cierpliwi i do końca wytrzymali ze mną przez tak długie lata, co nie jest na porządku dziennym. Chciałbym podziękować dyrektorom jednostek, prezesom, czyli naszym kolegom, za solidarne wsparcie i rozumienie bieżących spraw. Ta solidarność też miała ogromne przecież znaczenie. Dziękuję również mass mediom, a więc dziennikarzom pilskich gazet, radia, telewizji, za właściwie życzliwy cały czas stosunek i do mojej osoby, i do spółki, i do pilskich targowisk. Szczególnie słowo uznania dla telewizji Astanet, bo przecież realizowaliśmy wielokrotne kampanie reklamowe. I wreszcie chciałbym spuentować tą rzecz w sposób następujący. Dzięki wielomilionowym nakładom spółki, a przede wszystkim miasta, udało się stworzyć i osiągnąć cel strategiczny spółki, jakim było postawienie, czyli wyjście z bazarów szeroko rozumianych na targowiska pod Zalesieniami. Dzisiaj ten fakt wyróżnia miasto Piłę na tle innych miast ościennych, a również ościennych województw. Nie mamy się czym wstydzić, możemy się tylko chwalić. Dziękuję Państwu serdecznie wszystkim. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo. Powinienem dziękować. I tylko dziękować. Co prawda Pan Prezydent, Pan Przewodniczący, Wysoka Rada upoważnili mnie, żeby zająć kilka chwil Państwu. Ale naprawdę powinienem dziękować. Powinienem dziękować, dziękować. Powinienem przeprosić za to, czego nie zrobiłem i za te rzeczy, które były źle zrobione. I przepraszam. Ale oddaję szacunek wszystkim i bardzo, bardzo dziękuję. To była dla mnie wielka przygoda. A ponieważ jest okazja, to kilka zdań może o sobie i kilka zdań dla Rady. Gdy miałem 6 lat, poszedłem do szkoły. Gdy miałem 17 lat, skończyłem szkołę średnią. Z legitymacją szkolną podjąłem pracę. Jeździłem na kopalnię ropy naftowej. To była moja pierwsza praca przez rok. Potem były studia na Politechnice Poznańskiej. Po studiach staż w zakładach mięsnych i praca w szkole. Otrzymałem dwie oferty. Jedna to była praca wykładowcy w szkole milicji. Może dlatego, że pracowałem w szkole. Druga to była propozycja objęcia stanowiska zastępcy dyrektora do spraw technicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej. A trudny wybór. Wybrałem stanowisko z różnych względów. Może się działo coś we mnie, ażeby się rozwijać. Kwietnia kończę pracę jako dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji Miejskiej.
Kończę misję w tym zakładzie. Kończę służbę w gospodarce komunalnej. 40 lat i 6 miesięcy w tej służbie. Przeszedłem długą drogę od przedsiębiorstwa państwowego w gospodarce centralnie sterowanej do spółki prawa handlowego, w gospodarce rynkowej. Pierwsza praca to była praca, która była bardzo trudna, bo firma była duża, duża firma i mocno niedoinwestowana, a może i nawet zdewastowana. Bo obejmowała wszystkie branże. I woda, kanalizacja, ścieki, dystrybucja gazu płynnego, wysypisko, komunikacja miejska, bagażówki i jeszcze takie drobne rzeczy jak łaźnie. W tych czasie były jeszcze takie rzeczy. Lata mijały, ja pracowałem. Ludzie pytali, co jest potrzebne, żeby tak pracować. Odpowiadałem, potrzebna jest energia. Potrzebny entuzjazm, potrzebny jest entuzjazm, poczucie celu i pasji. Ale wszystko to zawdzięczam dzięki pracownikom, dzięki ludziom, z którymi pracowałem i współpracowałem. Z nimi razem przeszedłem całą udaną transformację. Miałem możliwości rozwijania się, zdobywania wiedzy i doświadczenia. Każdy z nas przechodzi przez życie z mniejszym lub większym bagażem doświadczeń. Ważne jest, ażeby z tych doświadczeń korzystać i żeby je wykorzystać, czerpać energię. Możliwości były duże. Trzeba było mieć pomysły, żeby te możliwości wykorzystać. Udawało mi się. Udało mi się również to, że gdy powstała możliwość i powstał nowy ustrój gospodarki rynkowej, który dawał możliwości rozwoju osobistego, no wystartowałem o nowy indeks i przepustkę do staży zagranicznych, no i dobrej pracy. Zostałem w gospodarce komunalnej, miałem możliwości różne, ale ta gospodarka komunalna to była coś, co bardzo wciągała. I pamiętam, gdy w sali złotej Pałacu Kazimierzowskiego pierwszych 26 absolwentów otrzymało z rąk rektora dyplomy i od pana profesora Krzysztofa Obłoja, przypomniał mi się jeden z pierwszych wykładów pana profesora Krzysztofa Obłoja, który mówił o misji i wizji. W tym czasie to były mniej znane pojęcia. Mniej znane niż teraz. I pamiętam, że mówił, tak bym powiedział, z takim zaangażowaniem, gdy mówił, na przykład wymawiał jeden tekst, bo mówił, że warto wracać do pewnych tekstów. Warto wracać i wciąż wracać. I opowiedział kazanie, I have a dream. Dlaczego to kazanie jest takie ważne? Ponieważ to kazanie zawiera wizję, a w tej wizji są trzy ważne elementy, które są skuteczne, są warunkiem do tego, ażeby wizja była dobra, udana. Po pierwsze, wizja jasno werbalizuje cele, które są przedłużeniem indywidualnych aspiracji. Po drugie, ta wizja jest porywająca i jest przedmiotem marzeń. Są tam efekty walki, odwagi, są efekty eksperymentu, innowacji. I po trzecie, wizja, tym trzecim warunkiem, żeby ta wizja była dana, to jest,
żeby sięgała daleko poza horyzont, plastyczny horyzont, poza horyzont nawet w układzie długookresowym. Ta wizja to jest widzieć przyszłość. Udało mi się w pewnym, przynajmniej dużym stopniu. A dzisiaj dedykuję panu prezydentowi, panu przewodniczącemu, Wysokiej Radzie, widzieć przyszłość. Pan prezydent dokonał wyboru mojego następcy z zachowaniem merytorycznych kryteriów i zasad samorządności. Jestem pewien, że pod nowym kierownictwem spółka będzie miała nowe, dalsze osiągnięcia. Wierzę, że do moich, naszych dokonań dojdą nowe. Dziękuję. Szanowni Państwo, my tak długo już nie będziemy mówić. Chcieliśmy przede wszystkim podziękować kolegom, ponieważ gramy w jednej drużynie, graliśmy w jednej drużynie. Wspierali nas, tak jak Państwo słyszeliście, prezesa Antoniego, jego filozoficzne podejście do firm wspierał nas. Żartobliwy charakter Ksawarego też nas wspierał w naszych działaniach. Liczymy, że zawsze będziemy mogli się spotkać i porozmawiać. I dzisiaj znalazłem piękną puentę dla was, panowie, i w przyszłości także dla nas. Wiek emerytalny po to jest nam dany, by realizować niespełnione plany. Więc nie ma co patrzeć na swą kartę zdrowia, tylko łykać życie i się delektować. I tego wam życzymy wszyscy razem. Jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, czy są propozycje do porządku obrad? Nie widzę. Poproszę w takim razie wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piły, pana Pawła Jarczaka, o odczytanie informacji w sprawie protokołu z 6 sesji Rady Miasta Piły. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, mili goście. Informacja w sprawie protokołu z 6 sesji Rady Miasta Piły, która odbyła się w dniu 31 marca 2015 roku. W obradach 6 sesji Rady Miasta Piły uczestniczyło 20 radnych. Podczas 6 sesji Rada podjęła 20 uchwał w następujących sprawach. Po pierwsze, w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu wielkopolskiemu. Po drugie, uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. Po trzecie, uchwała w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej. Po czwarte, w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Piła w sezonie kąpielowym od 15 czerwca do 15 września 2015 roku. Po piąte, uchwała w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska dla gminy Piła na lata 2014-2018. W punkcie szóstym Rada podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Piły na zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów z terenu miasta Piły. W punkcie siódmym uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Wałeckiej i Suchej. W punkcie ósmym Rada procedowała uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Wałeckiej i Zalewu Koszyckiego. W punkcie dziewiątym uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie Gładyszewa.
punkcie 10 Rada podjęła uchwałę w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły. W punkcie 11 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ulicy Ogrodowej w Pile. W punkcie 12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz przyznanie pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych wraz z udziałami w nieruchomościach wspólnych na rzecz ich najemców. W punkcie 13 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku użytkowego garażu położonego przy ulicy Krynicznej w Pile na rzecz najemcy. W punkcie 14 uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ulicy Krzywej w Pile. W punkcie 15 Rada zajmowała się projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości wspólnej położonej przy ulicy Roosevelta 16-18 w Pile wraz z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie. W punkcie 16 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ulicy Wiosny Ludów w Pile. W punkcie 17 Rada podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej przy Alei Wojska Polskiego w Pile. W punkcie 18 uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargów nieruchomości położonych przy ulicy Walki Młodych w Pile. W punkcie 19 uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Piły na lata 2015-2024. I wreszcie w punkcie 20 Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, ponadto na poprzedniej sesji Rady Miasta Piły radni jednomyślnie wybrali 3 przedstawicieli Rady Dogminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w osobach pana Włodzimierza Bystrzyckiego, pana Ryszarda Małeckiego oraz pani Wiesławy Sztaba. Szanowni Państwo, stawiam wniosek o przyjęcie protokołu z 6 sesji Rady Miasta Piły bez odczytania. Dziękuję bardzo. Przystępujemy zatem do głosowania wniosku pana przewodniczącego. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego protokołu bez odczytania? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończę głosowanie. Stwierdzam, że radni jednomyślnie przyjęli wniosek pana przewodniczącego Pawła Jarczaka. Proszę Państwa, a teraz drugi sympatyczny, równie sympatyczny punkt porządku obrad. Jest to ślubowanie radnego Rady Miasta Piły. Przed przystąpieniem do sprawowania mandatu radni składają ślubowanie, dlatego odczytam rotę ślubowania, a Państwa poproszę o powstanie radnego elekta, o powiedzenie, zakończenie słów ślubuję. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: tak mi dopomóż Bóg. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przystępujemy do procedowania kolejnego punktu porządku obrad. Oczywiście stwierdzam, że tym samym skład liczbowy obecnych na sali radnych uległ zwiększeniu o jedną osobę. Przystępujemy do punktu trzeciego. Informacja przewodniczącego Rady Miasta Piły o podejmowanych działaniach pomiędzy 6 a 7 sesją Rady Miasta Piły. Jest to druk numer 119. Jeszcze do tego punktu ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do czwartego punktu porządku obrad. Jest to sprawozdanie prezydenta miasta Piły z prac prezydenta miasta Piły w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miasta Piły. Jest to druk numer 120. Czy do tego punktu ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan przewodniczący, proszę bardzo. Pan przewodniczący Włodzimierz Bystrzycki. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, panie prezydencie. Pańskie sprawozdanie kończy się na dniu 10 kwietnia 2015 roku. 87 punkt. Wspólnie z przewodniczącym na cmentarzu złożyliśmy kwiaty pod krzyżem gatyńskim. Wzięliśmy następnie udział w mszy, gdzie oddaliśmy hołd wszystkim tym, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Chciałbym wrócić do tego momentu, kiedy byliśmy sami, bez prasy, bez telewizji, parę osób pod krzyżem gatyńskim. Pan pułkownik zorganizował poczet. Dziękujemy.
I taka była sugestia, żeby ten krzyż odnowić. Ponawiam tą naszą taką cichutką dyskusję po momencie skupienia przed Krzyżem Katyńskim. Ale chciałbym wyprzedzić troszeczkę to sprawozdanie faktem, że 27, to znaczy wczoraj o godzinie 14 odbyło się spotkanie z panem przewodniczącym, z panem prezesem Leszkiem Zielińskim. I chciałbym, aby pan prezydent w tym punkcie, póki jeszcze nie jesteśmy zmęczeni, w sposób jasny i wyraźny poinformował wszystkich radnych, dlaczego do dnia dzisiejszego nie jest podpisana umowa pomiędzy gminą Piła a Pilskim Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej, reprezentowanym przez pana prezesa Leszka Zielińskiego, w sprawie realizacji dotacji w wysokości 41 500 zł na zadanie publiczne z cyklu organizacji imprezy Pilskich Czwartków Lekkoatletycznych edycja wiosenna 19 i organizacja wyjazdu na Grand Prix do Łodzi w czerwcu tego roku oraz przymiarki do wstępnych przygotowań do jubileuszowej 20 edycji Pilskich Czwartków Lekkoatletycznych. Bardzo proszę, panie prezydencie, o jasną, wyczerpującą odpowiedź, dlaczego tak się dzieje, że są dwie czy trzy umowy z 8, z 15 kwietnia, te czwartki odbywają się, a nie ma jakiejś umowy pomiędzy gminą, która dała pieniądze, a TKKF-em w Pile. Bardzo proszę, panie prezydencie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca Maria Kubica. Panie prezydencie, 30 marca wziął pan udział w posiedzeniu Rady Programowej Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski Dolina Noteci, która zajmuje się też między innymi promocją tego niezwykłego regionu. I zaraz 1 kwietnia też uczestniczył pan w ogólnopolskiej konferencji naukowej Diagnoza turystyki w województwie